grochówka, kiełbaski z grilla, ciasta i ciasteczka, a wszystko przygotowane przez strażaków ochotników i stowarzyszenia z gminy Pasym. Mamy marchewkowe, mamy pierniczka, co my tu jeszcze mamy? Mamy też serniczek, mamy drożdżowe, mamy babeczki, mamy rogaliki, wszystko mamy. Nasze stowarzyszenie przygotowało kartoflaczka, mamy też grzańca, mamy też deski, które wykonało nasze stowarzyszenie, ale to już nie do jedzenia, tylko raczej do serwowania potraw, smalczyk z chlebkiem, także jest z czego wybierać. Kiermasz świąteczny w Pasymiu był świetną okazją do kupienia oryginalnych ozdób na wigilijny stół oraz kulinarnych specjałów. Nie zabrakło także atrakcji muzycznych. Na rynku wystąpiły lokalne kapele oraz zespoły śpiewacze. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Cel był szczytny. Pieniądze zebrane w trakcie kiermaszu strażacy chcą przeznaczyć na renowację zabytkowego wozu. To jest stary Jelcz 28, tak zwana babcia. Chcemy ją odrestaurować, żeby służyła celom takim propagandowym, wizualnym, czyli wesela, jakieś uroczystości, żeby na siebie zarabiała później. Już jeden z przedsiębiorców zadeklarował, że też wesprze, w związku z tym jak najbardziej będziemy dzisiaj kibicować, żeby jak najwięcej środków na renowację tego wozu były, który faktycznie będzie taką perełką i przypominał o tym, jak to kiedyś się i jakimi sprzętami się jeździło. Renowacja Jelcza to pomysł lokalnych OSP oraz Stowarzyszenia Mazur Pasym. Strażacy nam pomagają, a my służymy ich strażakom, bo to jest nasz wspólny samochód. Tak? Stowarzyszenie Mazur Pasym przejęło go od Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. No i postanowiliśmy go wyremontować, tak, żeby po prostu nie zmarniał i tam gdzieś nie trafił na żyletki na złom. Strażacy oraz Stowarzyszenie Mazur Pasym chcą, by zabytkowy Jelcz w celach pokazowych odwiedzał także sąsiednie gminy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv